Dzień dobry. Omówię rozwiązanie zadania przekątna kwadratu. W tym zadaniu na wejściu otrzymujemy jedną liczbę a, która oznacza długość boku kwadratu. Naszym zadaniem jest policzyć długość przekątnej tego kwadratu. Wzór na długość przekątnej kwadratu jest to pierwiastek z 2 razy długość boku, czyli w tym przypadku razy a. Przejdźmy do omówienia kodu. Nasz program rozpoczynamy od załączenia biblioteki IOStream. Jest to biblioteka, która umożliwi nam wczytywanie ze standardowego wejścia oraz wypisywanie na standardowe wyjście. Załączamy również bibliotekę IOManip. Jest to biblioteka, dzięki której będziemy mogli określić format wypisywanych liczb. Załączamy również bibliotekę SIMAV. Jest to biblioteka, która umożliwi nam policzenie pierwiastka z danej liczby. Następnie mamy linijkę using namespace std. Oznacza ona to, że będziemy korzystali ze standardowej przestrzeni nazw. Przechodzimy do funkcji głównej. Int oznacza typ zwracany przez tę funkcję. Int, czyli liczba całkowita. Main to jest nazwa tej funkcji. A puste nawiasy mówią, że ta funkcja nie będzie przyjmowała żadnych argumentów. Następnie mamy klamerkę otwierającą i klamerkę zamykającą. Te klamerki oznaczają odpowiednio początek i koniec ciała funkcji main. W tej funkcji deklarujemy jedną zmienną typu longDouble, która nazywa się a, i deklarację takiej zmiennej kończymy średnikiem. Następnie mamy instrukcję wczytania. Wczytujemy poleceniem sin, następnie podajemy dwa znaki większości i nazwę zmiennej, do której chcemy to wczytać. Na końcu umieszczamy średnik. Następnie mamy instrukcję wypisywania, cout. Dalej piszemy dwa znaki mniejszości i podajemy pierwszy manipulator, set precision. Ustawiamy dokładność wypisywania na 3, to znaczy, że zostaną wypisane 3 cyfry po kropce. Następnie mamy dwa znaki mniejszości i manipulator fixed, który mówi, że format wypisywanej liczby będzie dziesiętny. I po kolejnych dwóch znakach mniejszości podajemy wyrażenie, którego wartość ma zostać wypisana na standardowe wyjście. Jest to pierwiastek z 2 razy a. SQRTL jest to funkcja, która przyjmuje zmienną typu longDouble i zwraca pierwiastek z tej właśnie liczby. Gwiazdka oznacza operację mnożenia. Kończymy naszą funkcję poleceniem return 0. Dziękuję za omówienie.